Dobra, ja sobie zrobię kaski, zrobię sobie 5000 manasów, to mi starczy na ho 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 ho. Patrzcie, co dzisiaj jest zboostowane, nie uwierzycie. Cave Raty. No, ten Cipsoft nas naprawdę rozpieszcza, nie? Ja defy roluję zaraz na raty i na cave raty i hunty pod Tchaj z depo. Dali nowego mounta? Wow, ale zajebisty, ty. O kurde. Ale dobry jest ten mount. No, fajny, co? Ładnie wygląda. Czy ja wiem? Ja mam zajebistego. Nie wiem, w którym bym miał chodzić tak naprawdę. Zobacz sobie, jaki ten Cerberus jest zajebisty. Ja właśnie nie wiem, co to jest zbytnio. Tych nowych można. To ten z turnamentu Addon jest taki. No to jest z turnamentu właśnie ten mount. No to jest właśnie ten, dlatego on jest taki, wiesz, jedyny w swoim rodzaju. Mało ludzi go ma. Tak, mam defy, mam dwa defy, no. Nie, po prostu, wiesz co, dużo ludzi mówi, że no, że zarabia na nowym serwie grając, a nie to, jest tak. To nie ma zarobku, tu jest raczej na zero, wiesz? Nie, ja na pewno na zero nie jestem. Level taki konkretny. Ja ci powiem tak, ja od początku grania tutaj staramy się robić tylko profit, no jedynie Izawi było takim miejscem, gdzie robiliśmy faktycznie waste'a. A tak robimy wszędzie profit, a i tak jesteśmy, a i tak cały czas wydaje coiny, nie? I coś słabolot, nie? Co tu jest? Nie, bo ja nie ustawiłem. Aha, okej, okay. Już tak właśnie wcześniej mieliśmy na pierwszym kółku po 80k. Kurde. Ej, ginę. Ja pierdolę. No. Miałem chyba z 10 HP. A ja w ogóle nie mogłem ci siochać, ja tak spowowałem, że masakra. Dobra, teraz to, że zrobiłem kratkę, to mnie ocaliło. Ale uch za 1000, jasne. Uch. Chyba się prej skończył, co? Nie, nie mam już health potów. Uwaga. Nie mam na Exetę nie mam many. Ale patola. Dobra. No nie już mam. Zero manasów, ja też. O dobra, tym jak gwint mnie manasnął. Dobra, wychodzimy z tym. To myśli za Deka, Eka i za MS. Dobra, zabieram list. Koniec hunta, Knight przeżył! 2 godziny hunta całego zrobiliśmy. Po. Rolujemy preje. Podziękowania dla Deka. Tak, podziękowania dla widzów, którzy chcieli mojej śmierci. Nie no, że życzyli dobrze. Udało się! Wszystko bierzemy ze sobą i sprzedajemy Yasira. Nadszedł ten dzień, na który każdy chyba czekał, co? Na tym serwerze. Czy Pelvis Bone to? Dobra, starczy. To, jeszcze to, o. Myślę, że starczy. Myślę, że i tak będziemy już, kurde, bogaci, co? Patrzcie, jaki tu będzie hajs. Tym Yasirem to był żart? Serio? No nie gadaj. Nie gadaj, że to był żart. Nie no, jest, no. Jakby to był żart, a ja już wszystkie itemy zabrałem. Jest Yasir, jest. Super. Patrzcie to, 40k. 20k. 20. Nice. Ale my tu będziemy zaraz bogaci. Słuchajcie, jeśli chcecie wiedzieć, co tu się dzieje z postacią, przegląd robimy. 155 level, skille mamy 92 klaba. Ten klab już bardzo powoli leci, nie? Ale leci. Patrzcie, ile mamy hajsu. Sprzedaliśmy całego Yasira. Pojawił się. 350k za Yasira wyszło. Zajebiście. Wiecie co, mam pomysł, co moglibyśmy, gdzie moglibyśmy iść solo. No, to jest bardzo ciekawe, że serwer ma, to jest chyba 18 dzień dzisiaj serwera i coiny są po 3200. No, stoją te coiny, cały czas w cenie są, nie? W sensie ta kwota jest bardzo nisko. Myślałem, że jak Yasir się pojawi, a dzisiaj to miało miejsce, że one wyskoczą powyżej 5k. Myliłem się. O 19 spoi dzisiaj, zgadza się i się przygotujcie. Przygotujcie się, bo nie, to nie będzie łatwo zrobić tego questa. Ja sobie zdaję z tego sprawę i jeszcze tak serwisów na takim levelu nie organizowałem. Ja serwisy zacząłem organizować, jak który miałem, 200, 300 level palkiem. A na 155 może być naprawdę jazda, nie? Może być jazda. I będzie. Więc trzymajcie się dzisiaj, bo może być ciężko. No już mamy, w 13 minut mamy po 50k profitu. Tak jak mówicie, że napoi to można przebiegać. No można przebiegać, nie? Ale jak będziemy przebiegać, to się strapuje. O, bożki wypadły bardzo ładnie. To się strapuje i trudno, i tyle. A jednak jak ja robię serwisy, no to chcę, żeby jak najwięcej ludzi przeżyło. Też korzystam z tego, bo ja nie mam POI, no ale też chcę wam pomóc, nie? Bardziej nastawione w tą stronę. Witam wszystkich na serwisowej niedzieli o 19. Robimy zajebistego tibijskiego quest. Na każdym POI, gdziekolwiek, czy to jest karna, czy to nie karna, podstawowe rzeczy. Exanihur up, Exanihur down.
czyli Char Levitate, Magic Rope, Xanitera. Kupcie to, jak nie macie, macie to, to jeszcze chwilę, żeby kupić. Za 10 minut zaczynamy questa. I tak, Vial of Blood, Vial of Oil, no i awasy. Więc co knajci? Knajci, niech sobie, weźcie sobie Mydringi, stąd skiny, postaciami magicznymi, weźcie sobie emuole, energy bomby, energy wole. To wam też troszkę uratuje życie, nie? Patrzcie, co tu się dzieje, uwaga. Tu. Czarnianie. Wszyscy na czarno, dawać na czarno, tak? Dobra, to ja też daję na czarno. Ładnie tu wygląda, co? Patrzcie. Witam na streamie 900 kurwa osób. Dawajcie, ciekawe, czy do 1000 ludzi dobijemy. Ale byłoby cudnie. Fajna liczba. Możliwe. Słuchajcie, trzymajcie kciuki za to, że się uda. Mam nadzieję, że się uda. Że nikt nie zginie. No nie wierzmy w cuda. Na pewno ktoś zginie. Mam nadzieję, że ja nie zginę. Mam nadzieję, że nie zginie większość i jak najmniej tych gleb. Tutaj daję, dołączam już do party. I pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy mówili, że w Tibie nikt nie gra i ten moment, w którym tam miałem 20 chyba widzów, musisz grać coś innego, bo tego nawet nikt nie ogląda, nie ma ludzi, weź tam zmień content i tak dalej. Widzę, jak nie ma ludzi, 900 osób jest, wzięło się z niczego. Lecimy! Szybko lecimy, ruszyli w dół, lecimy. To już się dzieje, to już się dzieje. Uwaga tutaj na tego słynnego GS-a w dziurze. Cały czas w dół. Ruszyli. Tu, w dół po książkę. W dół, cały czas w dół. Książkę muszę sobie wziąć, oczywiście. Każdy musi zabrać książkę, więc przed wami pierwszy test już napoi. To nie ma tutaj Levitate'a, czyli Xani Hurapa, to już odpada na początku. O, tu, karnianie chyba? Ja nie wiem. O kurde, nie mam kapa. No dobra, tu, cyk, zaraz będzie. Tak, ten serwis organizuję ja, tylko ktoś powiedział, Crowny, ale co to za serwis, jak ty tutaj nie masz questa? No ja też, ja nie mam questa, przyznaję się, więc taki serwis, no, ja ten serwis robię dla was i wy go robicie dla mnie, nie? Po prostu współpracujemy. Okej, okay, to jeśli już jest tak fajnie, słuchajcie, mamy taki fajny tibijski klimacik, to teraz wam opowiem żart. Jakie jest ulubione auto tibijczyka? Uwaga! Toyota Yasir. Ja uwielbiam ten żart, naprawdę. Proszę ustawić na mnie siocha, tym siochem ratujecie życie. Więc proszę ustawić siocha na mnie, jest to niezwykle istotne. A ci już czekają na gotowe. Panowie, ruszcie tyłki i pomóżcie. Idziemy teraz całkiem tutaj na północ. Trzeba tych dźwigni zrobić ogólnie 16. Jak ja na palku, wiem, że sporo pewnie jest nowych osób, które mogą mnie nie kojarzyć, albo gdzieś tą grę pierwszy raz od paru lat. Ja gram, zwykle grałem tym 1074 palkiem. No to ja sobie to przebiegam, to mi nic nie robi, nie? Ale na tym levelu, tą postacią, o kurde, co to tak? To trzeba uważać i nie byłbym w stanie tutaj przebiec. Nawet jakbym przebiegł, no to byłoby ryzyko, że gdzieś bym się tutaj no, zblokował z tymi potworami i wtedy już jest gleba murowana. Uważajcie, zaraz się kurwa zesra wszystko. O Jezu, jaki lur tu jest. Lurują? No uwaga, tu musimy iść na prawo się. Kurde, to będzie ciężko. Tu dawać wszyscy, wyjdźcie dalej i chodźcie z tego, strzelajcie z tego awa. Tam tylko niech zostaną parę osób, no. Podzielmy się. Słuchajcie, bo tutaj mogą lurować. Chodźcie tutaj, żeby z awa atakować. Dobra, i wy tam teraz widzicie drabinkę i tam po drabince do góry i wszystkich ropać pozostałych, dobra? Dawać tam, ropnijcie wszystkich. Chodźcie tu do wyjścia, gdzie wyjdziecie? Do wyjścia chodźcie, tu jakiś gościu też leży. Ale się tu syf robi, ciężko to tak ogarnąć. Tam też jakiś gościu. A nie, tam są po prostu ciała. Dobra, idziemy, dawać. Bijemy i do góry tutaj, ropujcie się. Ale tu jest... O, kurde, jak śmierć tu w powietrzu wisi. Do góry, dawać do góry. Tu trzeba stanąć, tu gdzie rzucam. Kurwa, wylał mi się monster. Ja pierdolę, na nową klawiaturę, no kurwa. Dobra, nie, na klawiaturę nie. Ja pierdolę. Ale źle. No dobra, już dobra, no jest jak jest, zaraz się posprząta. Nad drabiną, ropujcie i róbcie labirynty, ja skoczę poręcznik. Kurde. Kolejny etap questa przed nami. I ten etap to jest labirynt. Tutaj macie, to akurat grafika jest z Tibiopedii. Macie bardzo ładnie to opisane, jak należy przejść ten labirynt. Trzeba używać skosów. Jeśli nie będziecie używać skosów, no to nie przejdziecie labiryntu. Więc odpalcie sobie Tibiopedię, korzystajcie z tego. No niby prosty jest ten labirynt, ale to najczęściej, najwięcej ludzi wysypuje się
tego questa, czy może nie najwięcej ludzi, może na Damorze, o. Najwięcej ludzi na Damorze, jak robiłem serwisy, to nie dlatego nie robiło questa, nie dlatego, że padało, tylko dlatego, że nie przeszli labiryntu, że czekaliśmy 15 minut, 20, a ktoś dalej nie umiał sobie dać rady. Tutaj i na półminie jeszcze, jak się rozmawia ze szkieletami. Niby to proste, niby nieproste. Czasami jak ktoś za dużo wypije browarków albo za dużo śmiesznych papierosów, się zakręci, zamuli, no to tego labiryntu nie potrafi zrobić. No i już kończymy już ten labirynt, bo ile można, nie? Ile można. Dawaj szybko, bo zaraz sam nie zrobisz. Spokojnie. Nie ma się co śpieszyć, bo i tak będziecie czekać. Dobra, tu. Teraz w dół. Twardy człon chyba dzisiaj nie ukończy tego. Tu. Okej. Ja tu robię serwis, to muszę czekać na tych ludzi, którzy są troszkę potrzebują dużo czasu. Dobra, za kamień idziemy. Za kamień, chodźcie za kamień po prostu. Tutaj w lewo. O, za kamień. Dobra, tu schodzimy. Szkieleta sobie tutaj weźcie. O, takie rzeczy są ze szkieleta, patrzcie. O, co coś tu, zawsze to coś jest. Zawsze jakaś niespodzianka. Zawsze to trochę hajsa.